Witam. Nazywam się Adrian Groszyk. Jestem leśniczym leśnictwa Macierzanka, nadleśnictwo Stare Jabłonki. Zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Pokochaj swój las. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o wodzie w lesie. Polska jest w Europie jednym z krajów najuboższych wodą. W ostatnich 60 latach średnia roczna zasobów wodnych przypadających w Polsce na głowę mieszkańca była prawie 3 razy niższa niż w Europie. I nadal spada. Ale jak to jest możliwe? Tu, na Mazurach, żyjemy w takim miejscu, gdzie wydaje się, że mamy pod dostatkiem wody. Otaczają nas jeziora, oczka wodne, ruczaje, rzeki bagna, mokradła i rozlewiska. I wydawałoby się, że problem braku wody nas nie dotyczy, że wody mamy pod dostatkiem i nigdy nam jej nie zabraknie. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy nie mamy się czym martwić? Widzimy tutaj na załączonym obrazku wyschnięte jeziorko, które w latach 90. jeszcze było pełne wody. Okoliczna ludność łowiła tutaj ryby. Głównym powodem wysychania takich oczek i bagienek śródleśnych jest wzrost temperatur średnich, które występują w naszym kraju. Wydłuża nam się także okres wegetacji, czyli czas, kiedy nasza roślinność budzi się do życia. Następnym czynnikiem jest brak opadów. W naszym kraju występują długotrwałe okresy bez deszczu, co powoduje, że tworzy nam się skorupa na powierzchni ziemi i w momencie, kiedy przychodzi ulewna burza w okresie letnim, to ta woda w ogóle nam nie wsiąka do głębszych warstw gleby, tylko po prostu spływa, nie zasilając wód gruntowych. Podobnie jest zimą. W ostatnich latach jest coraz mniej opadów śniegu. Zima zaczyna się dość wcześnie od niskich temperatur, które zmrażają wierzchnią warstwę gleby. I znowu tworzy się skorupa. I nawet jeśli w późniejszym okresie przychodzą obfite opady, to w czasie wiosennych roztopów woda z rozpuszczającego się śniegu spływa w niższe tereny, zamiast stopniowo zasilać wody gruntowe. Najistotniejszym mechanizmem retencji wody w lesie jest spowolnienie jej odpływu. Programy, które mają na celu jej zatrzymanie, wymagają przede wszystkim rozpoznania lokalnych potrzeb i określenia zakresu niezbędnych działań, które oprócz zatrzymywania wody zwiększają bioróżnorodność, zmniejszają zagrożenie pożarowe i powodziowe. Stają się nowym domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt typowych dla wilgotnych i podmokłych terenów. W ramach jednego z takich programów powstało miejsce, o którym za chwilę opowie Wam Adrian. Przyprowadziłem Was jedno z takich miejsc, aby pokazać Wam, jak leśnicy dbają o to, aby zatrzymać wodę w lesie. Za moimi plecami jest zbiornik wodny, który powstał dzięki projektowi małej retencji. Niegdyś było tutaj tylko obniżenie terenu, z którego woda spływała tym oto ciekiem wodnym do dalszych rowów.
W 2014 roku podjęliśmy działania, aby zatrzymać wodę w tym oto zbiorniku. Usypaliśmy groble, aby zatrzymać spływ wody. Dzięki temu luster wody podniosło nam się, stwarzając warunki do bytowania różnych gatunków roślin i zwierząt. Między innymi lęguje tutaj para żurawi oraz występuje wełnianka pochwowata. W tej chwili wody w tym zbiorniku jest niewiele, ale w okresie wiosennym jest jej całkiem sporo. W ramach tego samego projektu małej retencji wykopaliśmy sztucznie dwa zbiorniki na terenie tutaj śródleśnych łąk. Jeden zbiornik jest tutaj, a drugi znajduje się nieopodal, zaraz kawałek tutaj za lasem. Takie zbiorniki magazynują wodę, kiedy jest jej nadmiar i przetrzymują ją na okresy, kiedy występuje susza. Udało nam się w tym miejscu stworzyć naturalny wodopój dla zwierząt żyjących w otaczającym nas lesie. Nasze lasy zatrzymują, magazynują, oczyszczają i wprowadzają do obiegu przyrodniczego znacznie więcej wody niż wszystkie śródlądowe zbiorniki retencyjne. Gromadzą ją w okresach nadmiaru i oddają terenom położonym niżej w okresach niedoboru wody. Ograniczają spływ wód opadowych i przekształcają go w spowolniony, podziemny obieg biologiczny. Lasy, oczyszczając wodę, pełnią rolę naturalnego filtra biologicznego.